Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Modyfikacja Beyond Skyrim Bruma. Robimy zadanie dla naszego przyjaciela Dumraga Gro-Morga, nowy kumpel, który chciałby odnaleźć swoją żonę. Czy nam się uda? Zaraz zobaczymy. No więc udajemy się z powrotem do posiadłości Gotierów w poszukiwaniu śladów. Więc to by było na tyle, co? Cholerny Breton i jego wygody. Chodźmy, już czas to zakończyć. Śmiało. Mamy pełno zadań do zrobienia, więc... Spójrz na to, tylko srebra, materialistyczny bretoński bankart, ale w ogóle mnie to nie dziwi. Dobra, kolego. Rozumiem, że jesteś wściekły. Hej, friend. Szukaj śladów, jak mówisz. W zasadzie chyba czar by mi pomógł. O, tu jest jakaś szkatułka. Lepszej kondycji. Ja mam dobry pierścień, nie mogę tego zamienić teraz. I co, znalazłeś coś? Ja tu mogę czarem w sumie, nie? Jasnowidzenie chyba da radę. Musimy iść na dół. Hello. Chyba pokazuje, żeby stąd iść. No. Może na zewnątrz właśnie. Kurde, tu nic nie pokazuje. Może studnia? Może być gdzieś tu, wiecie, tajne wejście, nie? Nie widać bezpośredniej drogi. Zniszcz beczkę. O, popatrz, proszę. Którą beczkę? No, próbowałem zniszczyć beczkę i co? Była podpowiedź, zniszcz beczkę. Nie da rady. Może nie tą beczkę, tylko w środku, kurde. Jakąś beczkę. A czyż cały czas pokazuje, żeby stąd wyjść. O, tą beczkę. O, jest. Dobry. Piwnica. Dziś poszło lepiej niż się spodziewałem, jak sądzę, ale ktoś tu był, zadając za dużo pytań o najemników, bandytów i zapłatę. Mówiłem ci, że ten oprych wrócił do miasta i zdaje się, że ma teraz psa, który wpadł na nasz trop. Czułem nawet potrzebę zabarykodowania się tu razem dla ochrony. To ciągłe uciekanie i ukrywanie się jest... Wiem, to jest... Nie wiem, to wciąż takie dziwnie. Czasami ciężko mi to pojąć. Wiem, o co ci chodzi, kochanie, ale czasem zdarza się coś, z czym walka byłaby głupotą. To niefortunne, że musimy się w ten sposób ukrywać nasz związek, ale co innego możemy zrobić? Cicho już, Simondzie, rozluźnij się. Ty podstępny, oślizły, cholerny bękarcie, tutaj z moją żoną, ty zboczony, zdradziecki. Ona jest moja, Dumragu, kocha mnie. Twoje kłamstwo cię nie ocalą, ty ignorancki skór. To prawda, Dumragu, ja go kocham. Że co? Atul, ty niewierny kurwiszonie, jak mogłaś porzucić mnie dla tego bezczelnego, zepsutego, pozbawionego kręgosłupa Dumragu, ja. Dość tego, Atul kocha mnie, a ja ją, ona już cię nie kocha, musisz się z tym pogodzić, orku. Wynoś się z naszego domu i nigdy więcej nie nam przykrzej się ani mnie, ani jej. Tego się nie spodziewałem, co ja teraz zrobię, co ja zrobię? I mamy wybór. Dobry znak. Ale największy problem... Ja rozumiem, że można na przykład coś w związku komuś nie pasuje. Jest... coś się pierdoli w ogóle. Ogólnie zdrada jest jakby... takim znakiem, że coś tutaj nie gra w tym związku i trzeba to skończyć, bo ten, ale już samo zdradzenie kogoś jest chujowe, nie powinno się tego robić, tylko powinno się zakończyć związek, jeżeli ci coś nie pasuje, a jeżeli się nie da tego naprawić. Moim zdaniem powinno się zakończyć związek i szukać dalej, a nie zdradzić, żeby zakończyć związek, bo coś nie pasuje. To jest zbyt drastyczne. Moim zdaniem już, a co dopiero ukartować zasadzkę, żeby pozbyć się typa, żeby zakończyć związek. To już jest kompletna przesada. Zabij Gotiera, zasługuje na to. Masz rację. To chyba tyle. Nie wiem, co teraz zrobić, ale znajdę sposób, żeby żyć dalej. Opuszczam to siedlisko niesprawiedliwości. Może jeszcze się spotkamy, może nie. Dziękuję za pomoc. Proszę weź to, trochę złota z moich starych zleceń. Tak, także takie było moje zdanie, moi drodzy. Weźmiemy sobie klejnoty bez skazy, ponieważ niedługo będziemy chcieli wziąć sobie taką umiejętność, która właśnie nam pozwala enchantować, czyli zaklinać przedmioty z użyciem klejnotów bez skazy. Klucz do kwater Simonda też wezmę, może będę przechodził zupełnie przypadkiem, to jeszcze tam zajrzę. No i to tyle z tym zadaniem, tu jeszcze możemy się troszkę rozejrzeć. Może jakieś eliksiry. Przewodnik po Brumie, no nie dzięki, sami żeśmy przez ostatnie parę odcinków się szlajali. A mi się strasznie kichać chce coś. Nie wiem, czy zdążę. Kasa. Dobra, a więc w drogę dalej, po przygodę, moi drodzy. Co tym razem na nas czeka? Pozwólcie, że zajrzę sobie do dziennika, tylko wyjdziemy z tego padołu. Staniemy sobie gdzieś tu na pagórku. I co my tu mamy? Na mój honor, Lassinia Żelazne Serce martwi się o swojego męża Harana. Służy on w Legionie, ale od dłuższego czasu nie było od niego żadnych wieści. Lassinia poprosiła mnie o przyjrzenie się sprawie, wspominając, że jej mąż stacjonował w forcie Blada Przełęcz na granicy Cyrodiil ze Skyrim. Prawdopodobnie najrozsądniejszym wyjściem będzie rozpoczęcie poszukiwań właśnie tam. A gdzie to? Na granicy Cyrodiil ze Skyrim, ale nie widzę tu żadnego tego. Może najpierw tu trzeba popytać. Najpierw tu chyba. Dobra, chodźmy do Brumy. I zobaczymy znaczniki teraz. Co nam powiedzą. Teraz. No. Aha, sorry, kurwa. My bad. Miałem wrażenie, że kogoś mogłem zapytać o tego fucking Harana, ale jeszcze raz czekajcie. Lassina, męża, służą w Legionie. Przełęcz na granicy Cyrodiil, Fort Blada Przełęcz. Haran, Żelazne Serce. Kurde, no miałem wrażenie, że tu widziałem kogoś, kogo można było o to zapytać. Autentyk. O! Zapytaj Elinę Żelazne Serce o jej zaginionego ojca. To jest to wszystko, Celus Prelius. Mogliby napisać Harana zamiast ojca Eliny, bo to jest ta sama postać, tylko po prostu jak widzimy... Inaczej jest napisane. Powinni nazwać to tak samo, tym samym imieniem. Wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. Żeby nie było mylące zwyczajnie. To jeszcze ta Elina mała może. Czy tam Celus Prelius, sorry. Can I help you? Lassinia. Tak, dobra. No. To ten koleś. Wiesz, gdzie jest Haran? Haran, ten prostak, przysyła cię Lassinia. Zapomnij o tym, co powiedziałem. Nie miałem od niego wieści od miesięcy, odkąd wstąpił do wojska. Zdaje się, że nie przepadasz za Haranem. To aż takie oczywiste? Nienawidzę go. Jest dobrym mężem dla Lassinii i ojcem dla Eliny, ale gdyby był moim synem, zastanawiałbym się, gdzie popełniłem błąd. Dlaczego go nie lubisz? Możesz tego nie zrozumieć, ale każdy żołnierz Legionu składa przysięgę. Na swój honor przysięgam wieczną lojalność cesarzowi Titusowi Medemu II oraz niezachwiane posłuszeństwo wobec oficerów jego wielkiego cesarstwa. Jeśli zawiodę, niech osądzą mnie ci nade mną, a wezmą ci pode mną. Niech żyje cesarz, niech żyje cesarstwo. Wypowiedział te słowa, ale mam wrażenie, że nigdy nie traktował ich poważnie. Cesarstwo nigdy nie było mu tak bliskie jak Skyrim i jego norskie korzenie. Aha. Dlatego. O, chodź tu. Przepraszam, nieznajomy, widziałeś mojego tatę? Gdzie widziałaś się z nim po raz ostatni? Tata jest żołnierzem Legionu, zawsze jest z nimi, służąc w jakimś forcie w górach. Wszystko się popytałem już. Okej. To czemu mam jeszcze ją zaznaczoną, a tamtego nie? Może czegoś może przerwałem. Jak wygląda? Gdzie twoja matka? Pracuje w gospodzie. Już z nią rozmawiałem, jak jej na imię? Lassinia, tak? I tu, w domu, tak myślę, wszyscy mieszkają w dużym domu naprzeciwko czarodziejów. Czarodziejów? Mama mówi, że nazywają się Konklawe Synodu, ale jak dla mnie wyglądają jak zwykli magowie. Robią tyle hałasu, że czasem w nocy nie mogę spać, a to wielkie oko w ich budynku jest straszne. Jeszcze niby jest coś. O. Zapytaj żołnierzy z Bladej Przełęczy, a nie chcecie mi czasami powiedzieć, gdzie jest to Blada Przełęcz? No chyba tu, nie? Czy nie? Sedor jakiś. Fort Blada Przełęcz. No tak, ale gdzie to jest? Kurwa, łatwa. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nie ma zaznaczone. Jak żyć, kiedy nie ma zaznaczone? Jeszcze tu musimy popatrzeć może. Ktoś musi mi powiedzieć, gdzie to jest. Czekajcie, jeszcze przeklikamy to, kurde. Gdzie ona polazła? Jeszcze mam ją zaznaczoną, a dziadek chyba był odznaczony, jak żeśmy skończyli gadać, mam wrażenie, więc jeszcze raz. Nie, jest cały czas chyba zaznaczony. Nie, to jest kto inny, kurwa. Dobra, przeklikamy to, co ten. She told me that she works at the whatever that means. Whose end? And Lassinia Ironheart. She told me that she used to be called Lassinia Prelius, but then she married Dad. Yeah. Grandpa told me it's at home, I think. We all Celus. Mommy must like it better too, because she uses it even. She works at z nią już wszystko. Whose end? Przecież. And why does he Lassinia Ironheart? She told me that she used to be called Lassinia Prelius. Yeah. Grandpa told me it's a soldier. At home, I think. We all live in the big house across from the wizards. Goodbye. Hello. Okay. To chodźmy do tej knajpy. Jeszcze tą matkę przypytamy, może coś nowego powie. What is... Hello. Co się stało z twoim mężem? Stacjonował w Forcie Blada Przełęcz, ale od miesięcy nie ma od niego wieści. Nie widział go też żaden przechodzący tutaj żołnierzy. Nie zliczę, ile listów wysłałem. To już było mówione. Fort Blada Przełęcz. Cesarski fort już przy granicy ze Skyrim. Służy głównie do wyłapywania osób nielegalnie przekraczających granicę. A nie chcesz powiedzieć, gdzie to jest? Chyba, że nie wiesz. Bo jakbym się dowiedział, gdzie to jest, to bym poszedł, nie? Ale widzisz, jest problem, nie? Okej, to jakby to rozkminić w takim razie? Może się któregoś strażnika zapytam, może mi powie, gdzie jest Fort Blada Przełęcz, czy co? Albo muszę sam znaleźć życie. Tak też może musi być. Yes, come to hear of an old man's adventures. Dobra, Elina i tak nie ma już... Ale widzicie, dziadek chyba... Jakby... Nie ma, nie? Już go. Jest odznaczony, a dziewczynka cały czas jest zaznaczona. No ale już wszystko, żeśmy z nią rozmawiali. Kurde. Kurde. Nie wiem, czy to jest, nie jest ta przełęcz czasami. Może być w sumie. Może, aha, bo może mi nie zaznacza, gdzie to jest, bo jest założone, że ja przeszedłem przez bramę. Zwyczajnie. Więc my żeśmy wyszli tędy, nie? A może to jest po prostu, no, tu. Chodźmy sprawdzić. Co nam szkodzi, nie? Może dlatego nie zaznaczyło, może twórcy tego Znaczy wiadomo, zrobili dwa wejścia do Brumy. Do regionu, ale może nie rozkminili, po prostu zapomnieli, że wiecie. Może trzeba iść tu teraz, odkryć to jeszcze raz. Wiecie, o co chodzi, nie? Chyba. Co to jest? To bandyci są. Dobra, to też ich nakopiemy. Nawet nie bandyci, tylko szczury. A no chodźmy, tu musi być gdzieś fort, jest. Nie wiem, czy mnie nie capną za to, że przyszedłem granicę ogólnie, skąd... Raczej na logikę to stwierdzam, że nie skąd mogą wiedzieć, nie? Chyba że kurde robią... rysują każdego, kto przechodzi, nie? I zobaczą, że mnie nie narysowali. Ogólnie nie powinni mnie rozkminić teraz. Jest, no, Fort Blada Przełęcz, dobrze rozkminiłem, no. Coś tu, coś. To musi być tu... Hello. Wiesz może, gdzie jest Haran Żelazne Serce? Prowadzisz śledztwo? Haran był twardym żołnierzem i lojalnym przyjacielem. Nie wiem, co mogło go zabić, wybacz. Zabić od razu? Już jesteś podejrzany, bo od razu twierdzisz, że koleś nie żyje. Melduj żołnierzu jakieś postępy? Żadnych, kapitanie. Próbowaliśmy go przekonać, zastraszyliśmy go, nawet pobyliśmy. Nie puścił pary z ust. Szlak by to, smutne, chociaż do przewidzenia. Uparty jest. Zbyt uparty, a niedługo będzie tego żałował. Ale wiem, że zrobiliście co w waszej mocy. Samo to jest godne podziwu. A teraz wracaj do swoich codziennych obowiązków. Co to było? Wiesz może, gdzie jest Haran Żelazne Serce? Legat nie ma pojęcia, a ja nie wiem wiele więcej od niego, ale mam teorię. Jeden z naszych ledwie się tu przywlókł, ciężko ranny. Kilku z nas próbowało mu pomóc, ale było już za późno. Ledwie dyszał, ale mógłbym przysiąc, że próbował powiedzieć Gromowładni. Jednak jeśli to sprawka Gromowładnych, to rodzi się pytanie, jak przekroczyli granicę? Przecież jest strzeżona po obu stronach. Niedaleko jest stara jaskinia pełna bandytów. Niektórzy uważają, że kończy się w Skyrim. Może tak? Nie, to niemożliwe. To jest... Właśnie tamtędy przeszedłem. Może to i bajania, ale mimo wszystko warto by to sprawdzić. Jaskinia nazywa się Ślad Węża. Zaznaczę ci ją na mapie. A tu mam tam znowu iść teraz? Okej. Dobra, czyli żeśmy się popytali. No dobra, to chodźmy. Tu byliśmy, nie? Ale może faktycznie gdzieś będzie. Może już go nawet znaleźliśmy kiedyś. Hych. O jest, o kurde. Myślałem, że to bug. Ale nie tym razem. Ósmy dzień pierwszych mrozów. Połowa naszego legionu została wysłana na północ, na Bladą Przełęcz, żeby wzmocnić przejście graniczne ze Skyrim. Mieszkańcy prowincji zaczynają stawiać opór po tym, jak zakazano czczenia Talosa. Ten zadufany w sobie justycjariusz Armion obawia się, że jeżeli nikt nie będzie strzegł przejścia, buntownicze nastroje dotrą też do Cyrodiil, więc powołał się na Konkordant Bieli i Złota. Dziś rano otrzymałem rozkazy od naszego dowódcy. Nie żywię miłości do Talmoru, ale rozkazy to rozkazy. Wyruszamy jutro, ale dzisiejszy wieczór spędzę z moją kochaną Lassinią i naszą słodką Eliną. Celus obiecał, że pod moją nieobecność dalej będzie uczył ją czytać. Nie wydaje mi się, żeby przesadnie za mną przepadał, ale jest dobrym dziadkiem dla mojej córki. 30 dzień pierwszych mrozów. Jesteśmy tutaj od 2 tygodni, jak dotąd obeszło się bez incydentów. Tym niemniej wraz z karawanami Kadżitów dociera do nas coraz więcej wieści ze Skyrim. Grupa wyznawców Talosu zbuntowała się przeciwko najwyższemu królowi Torygowi. Nazwali się Gromowładnymi. Na cześć swojego przywódcy, jarla Ulfrica Gromowodnego z Wichrowego Tronu. Po tym wydarzeniu Talmor nakazał całkowite zamknięcie granicy. Nikt nie może przechodzić przez Bladą Przełęcz, nie licząc zaopatrzenia dla Legionów Skyrim i talmorskich więźniów. Nie mogę nawet przekazać kurierowi listu do Lassinii. Obserwowałem przejeżdżający obok fortu konwój zakuty w łańcuchy gromowładnych. Zdaje się, że wzięli w niewolę cały obóz. Czy oni zdają sobie sprawę z tego, ile bólu powodują? Ile otwierają ran, które zdawać by się mogło już dawno się zasklepiły? Stoczyliśmy wielką wojnę i wygraliśmy. Kocham Talosa tak samo jak każdy inny Nord, ale jego śmierć to niewielka cena, jaką należy zapłacić za pokój. Celus może i namawiał mnie bardzo natarczywie, żebym wstąpił do Legionu, ale zaciągnąłem się dlatego, że chciałem uczynić Cyrodiil bezpieczniejszym miejscem dla mojej rodziny. 5. dzień zachodzącego słońca. Byliśmy na patrolu, kiedy ich znaleźliśmy. 5 ludzi w niebieskich strojach gromowładnych powieszonych na starej sośnie. Mróz dobrze zakonserwował ciała, ale wilki dobrały się do ich nóg. Rozpoznałem w nich więźniów z transportu, który obserwowałem. Powiedziano nam, że wiozą ich na proces w cesarskim mieście. W pozostałych również wzbudziło to obrzydzenie. Wiedzieliśmy, że Legion był okłamywany, że brano nas za głupców. Talmonczycy nie niosą ładu i porządku, to bezlitośni okupanci. No pewnie, że tak. Odcięliśmy nieszczęśników i zapewniliśmy im właściwy pochówek, oznaczając ich groby stertą kamieni. Kiedy wracaliśmy do fortu, żeby zdać raport dowódcy, wpadliśmy na grupkę talmorczyków. Eskortowali 2 więźniów, z całą pewnością prowadząc ich na stryczek. Kiwnęliśmy w ich kierunku głowami, starając się nie zdradzać z tym, że znaleźliśmy innych, ale wiedzieli, kiedy tylko ich minęliśmy, zaatakowali nas od tyłu, spychając więźniów z traktu. Zginęła tylko jedna osoba. 2 pozostałe rzuciły się biegiem w kierunku fortu, zapewne naiwnie chyba, nie? Sądząc, że ta zdrada zostanie ukarana. Jestem pewny, że spotkał ich ten sam los co wisielców. 2 więźniowie początkowo niezbyt nam ufali, ale w końcu przyznali, że są gromowodnymi, których schwytano na granicy. Wiedząc, że nie możemy wrócić, poznawszy prawdziwe oblicze Talmoru, zapytaliśmy, czy możemy do nich dołączyć. Powiedzieli nam o jaskini zwanej Śladem Węża, która prowadzi przez góry i wychodzi w Skyrim. Ruszyliśmy tam natychmiast. 15. dzień Gwiazdy Wieczornej. Stacjonuję u wejścia ze Śladu Węża do 2 tygodni. Zdaje się, że moja znajomość tych gór sprawia, że znacznie bardziej przydaje się po tej stronie granicy. Nie mogę skontaktować się z rodziną w obawie o ich bezpieczeństwo, ale jeden z naszych szpiegów sprawdził dla mnie, co się u nich dzieje i zapewniał mnie, że wszystko jest w porządku. Nie dowiedzieli się o moim zaginięciu. Zacząłem się zastanawiać nad przysięgą, którą składałem występując do Legionu. Na mój honor przysięgałem. Gdybym wiedział wtedy to, co wiem, teraz zaplułbym, słysząc te słowa. Meda jest niczym więcej jak marionetką, grającą tak, jak zagra nam Talmor. Cesarstwo nie wygrało Wielkiej Wojny, opóźniło jedynie wyrok śmierci. Jedynym miejscem, w którym moja rodzina może czuć się bezpiecznie, jest niezależne Skyrim. 29. dzień Gwiazdy Wieczornej. Zwiadowca przedostał się przez granicę, przynosząc wiadomość. Jarl Ulfric zmierza w tę stronę. Jeżeli zamierza przekroczyć granicę Cyrodiil, ale Legion się o tym dowie. Drżę na samą myśl o tym, że skrzyżuję miecze z dawnymi towarzyszami z Legionu, ale wybrałem swoją ścieżkę. Mam nadzieję, że 9. Nie, mam nadzieję, że Lassinia mi wybaczy. I teraz powiedzieć im, że dołączył do gromowładnych, czy nie, co nie? To znaczy, moim zdaniem to nie jest jakieś hiper, kurde... Nie wiem... To nie jest jakieś, kurde, wiecie, opelga, nie? Tylko chodzi o to, że jakby podjął to ryzyko. Postąpił w W sensie, że jakby no miał pracę, nie? Wiecie. I teraz swoją rodzinę przez to zostawił. Zobaczmy, jakie mamy opcje dialogowe. I teraz tak, mamy dwie opcje. Przykro mi, ale zginął z rąk gromowładnych, próbując przekroczyć granicę. Kłamstwo. I prawda, dołączył do gromowładnych i zginął. Chyba bez różnicy. Tutaj będzie do niego wściekła, że podjął ryzyko i zginął, a tutaj nie będzie do niego wściekła. To jedyne o co się można tutaj martwić, to to, żeby ona sobie chciała znaleźć następnego faceta po prostu, nie? I poukładać sobie życie od nowa. Jak taki koleś nieprzewidywalnie nagle należał do wojska, że tak powiem, do Legionu i nagle stwierdził, że dobra chuj, bo coś tam, nie, bo takie ma poglądy i podjął to ryzyko, to trochę ją może jakby uderzyć, nie, mi się wydaje. A jak po prostu zginął, no to no trudno, nie, tylko że z drugiej strony a oni tutaj się oni tutaj sobie dobrze żyją, nie ma co tam chuj z tymi gromowładnymi, no dobra, skłamie. Przykro mi, ale zginął z rąk gromowładnych, próbując przekroczyć granicę. O nie, obawiałem się tego dnia, odkąd złożył przysięgę. Mój uparty ojciec go do tego zmusił, a teraz Haran nie żyje. Przeklęty Celus, nie wiem, czy będę w stanie dalej mieszkać z nim pod jednym dachem. Ach, można ją do siebie do swojego domu. To nie wina Celusa, wydaje się, że bardzo dbał o ciebie i Elinę. Możliwe, ale wiem, że uważał Harana za niedołęgę. Nigdy nie sądził, że jest dla mnie wystarczająco dobry. Mój ojciec myśli, że największym osiągnięciem mężczyzny jest zostać żołnierzem i bohatersko walczyć za swój kraj. Myli się? Tak sądzę teraz, przynajmniej wiem, że wolałabym żywego męża niż martwego bohatera. Więc winisz Celusa? Chciałabym, bardzo bym chciała, ale wiem, że w głębi duszy wierzył, że pomaga Haranowi. Celus nie zmusił przecież Harana siłą, żeby się zaciągnął. Dziękuję za znalezienie go, dziękuję za wszystko. Co zrobisz teraz, kiedy wiesz o Haranie? Zrobię jedyną rzecz, na którą mnie w tym momencie stać. Będę go opłakiwała z rodziną, starając się żyć dalej, ale mimo tego, co się stało, zasługujesz na naszą wdzięczność. Gdyby nie ty, moglibyśmy się nigdy nie dowiedzieć, co go spotkało. Proszę, weź to, należało do niego, do Harana. Nie chcę już tego, może chociaż ty zrobisz z tego dobry użytek. $1200. I tak, moi drodzy, kończy się ta historia. Kolejne fajne zadanko w naszej modyfikacji. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie po więcej. Skyrim Special Edition na modach, modyfikacja Bruma. Zajrzyjcie też do innych materiałów i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.